Ja ogromnie się cieszę, że za zaproszenie i dziękuję za zaproszenie, bo ja przychodzę do Państwa z tematem, który dla mnie jest niezmiernie istotny, z tematem, którym ja wielokrotnie mierzyłam się, będąc menadżerem, zespołów międzynarodowych i w którym ja dostrzegałam, że potrzeba tego dowiedzenia się, kim naprawdę jesteśmy, jaki mamy styl myślenia, jaki mamy styl, którym działamy, jest bardzo istotny do tego, żeby właśnie wykorzystywać w całości nasz potencjał. Ja jestem z wykształcenia chemikiem, 17 lat działałam w organizacji międzynarodowej i dzisiaj po tych 17 latach przejęłam możliwość bycia trenerem i wykorzystywania mojego doświadczenia właśnie po to, żeby ludzi łączyć, żeby wykorzystywać te różne style osobowości do tego, żeby łączyć różne sposoby myślenia, bo zależy mi na tym jako trener, aby wzmacniać w ludziach ich wewnętrzne poczucie wartości i żeby właśnie otwierać na to, żeby zobaczyć w innym człowieku z jednej strony tą różnicę, żeby zauważyć to, jaki ma potencjał i żeby właśnie na tym potencjale budować przyszłość tego człowieka, szczególnie właśnie teraz mówiąc do Państwa, żeby zauważać indywidualności w każdym z nas po to, żeby później tych łączyć, żeby tych ludzi łączyć, a nie dzielić. Jestem również autorką książki Alfabet Kreatywności, którą będą mieli Państwo możliwość wylosowania na samym końcu konferencji. Łączę tutaj trochę te działania, o których mówił Pan Dawid Stefaniak. Też jestem fanką kreatywności i w tej książce będzie kilka informacji na ten temat, w jaki sposób właśnie tą kreatywność budować. No więc przechodząc do tematu głównego, jesteśmy różni. Ale już od wielu lat wiemy, że ludzie te różnice badają, nad tymi różnicami się zatrzymują, bo chcą wiedzieć, co tak naprawdę dzisiaj nas trochę dzieli i w jakich punktach dzisiaj te różnice występują. Wiemy, prawdopodobnie spotkaliście się Państwo z takim stwierdzeniem, że jestem introwertykiem lub ekstrawertykiem. Prawdopodobnie znane są te cztery style, które jeszcze Hipokrates opisał, jak melancholik, sangwinik, choleryk czy flegmatyk. Bardzo często w biznesie mówi się również o kolorach, o typach osobowości związanymi z kolorami. Niebieski, czerwony, żółty, ja o tym za chwileczkę opowiem. Pani Hania mówiła już o tym, że tymi różnicami są również pokolenia, w których dorastaliśmy, bo tutaj te pokolenia i doświadczenia związane z tym, w jaki sposób żyliśmy, co wybieraliśmy, w jaki sposób się uczyliśmy, spowodowały to, że dzisiaj może trochę inaczej się zachowujemy, trochę inaczej zaczynamy działać i trochę inaczej myślimy. Podałam tutaj również przykład rzeczy, które się pojawiają w ostatnich czasach, które mówił właśnie o tym, o tych naszych różnicach, jak WWO, to są osoby wysoce wrażliwe, czy osoby, które są nadwydajne mentalnie. I jeżeli teraz sobie popatrzymy na to, że tak naprawdę ten nasz otaczający świat, nasi współpracownicy, nasi uczniowie, czy nasze rodziny składają się z osób, które są różnymi osobowościami, mają różne style myślenia i różne style działania, to podstawą jest to, żeby właśnie w tym momencie zacząć zarządzać tą różnorodnością. Bo jeżeli popatrzymy na nasz świat dookoła, który się nieustannie zmienia, zmieniają się warunki, w których żyjemy, no szczególnie w tych ostatnich czasach, ten ostatni rok przyniósł nam bardzo dużo zmian. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, że mamy naprawdę bardzo różne sposoby myślenia i różne sposoby patrzenia na świat i jeżeli połączymy tą siłę, która w każdym z nas tkwi, to wtedy możemy naprawdę osiągać zupełnie inne rezultaty. Bo dzisiaj mam takie wrażenie i często widzę i obserwuję, że
osoby, które gdzieś tam zarządzają zespołami, czy prowadzą różne społeczności, starają się w jakiś sposób dołączyć do tej swojej społeczności, do tej swojej grupy, osoby, które bardzo blisko z nimi działają czy myślą w podobny sposób. A jeżeli teraz popatrzymy na to z drugiej strony i zobaczymy, że właśnie w tej różnorodności, w połączeniu tej różnorodności jest siła do tego, żeby pójść do przodu i żeby rzeczywiście mieć możliwość do tego, żeby trochę tak, nazwę to górnolotnie, ale zmieniać świat, to wtedy te różnice stają się naprawdę mocnymi stronami. Z drugiej strony, patrząc również na to, co mówili moi przedmówcy, jeżeli obserwujemy, że jedne osoby bardzo szybko dążą do celu i ten cel osiągają, drugim osobom zajmuje to trochę więcej czasu. Może powodować to pewnego rodzaju lęk, strach, że ja może jestem inny, może jestem niepasujący do tego świata, do tej społeczności, do tego, co się dookoła mnie dzieje. A zrozumienie swojego stylu myślenia i poznanie swojej osobowości jest naprawdę ogromną siłą do tego, żeby zauważyć, że tak naprawdę ja nie jestem dziwna, ja po prostu inaczej działam i inaczej myślę. Więc jeżeli poznamy swój styl myślenia, zaakceptujemy go i zrozumiemy, w jaki sposób mamy możliwość wykorzystania tego swojego stylu, to wtedy tworzymy coś, co daje ogromną siłę zarówno zespołowi, bo pokażemy to tak jakby na tacy. Wykorzystujemy swój maksymalnie swój potencjał do tego, żeby rozwijać siebie i innych. I w takim wypadku, jeżeli my rzeczywiście przypatrzymy się tym swoim stylom zarządzania, swoim stylom funkcjonowania, zaczniemy, zauważając te różnice, budować mosty. I dzisiaj mam takie wrażenie i mam taką misję, którą niosę w świat, że dzisiaj jest to czas właśnie budowania takich mostów. No i z tym tematem do Was, do Państwa przychodzę, dlatego że dla mnie budowanie i analizowanie różnych stylów osobowości i poznanie całego spektrum mojego potencjału, mojego osobistego potencjału, a z drugiej strony zaakceptowanie tego, że ja właśnie taka jestem, ale inne osoby mogą mieć inaczej, pozwalają nam po pierwsze wiedzieć, jak gadać, żeby się dogadać, bo jeżeli my wiemy, jakim stylem komunikacyjnym zarządzamy i w jaki sposób my się komunikujemy z innymi i zrozumiemy to, że ktoś inny może komunikować się inaczej, będziemy w stanie lepiej się dogadać. Jeżeli poznamy swój styl myślenia, swój styl zarządzania, będziemy wiedzieli, w jaki sposób działać w stresie. Poznamy również swoje własne osobiste, mocne strony. I dzięki temu będziemy wiedzieli, znając swój sposób myślenia i sposób działania, rzeczywiście tak konstruować zadania, żeby maksymalnie wykorzystywać swoje umiejętności i wykorzystywać umiejętności tych osób, z którymi współpracujemy. Mówię tutaj o zespołach, z którymi pracujemy, ale również o uczniach, z którymi mamy kontakt, bo jeżeli zauważymy, jaki styl myślenia, jaki styl działania mają ci uczniowie, będziemy mogli tak formułować komunikaty, tak dopasowywać wyzwania, czy taki sposób motywować i angażować, żeby rzeczywiście móc zaangażować całą grupę i cały zespół. Ja przesłałam Państwu również w mailu, powinni Państwo dostać takiego workbooka, więc jeżeli mają Państwo możliwość otwarcia tego workbooka właśnie w tym momencie, bo chciałabym teraz przejść do tego, żeby analizować te różne style myślenia, żeby trochę je opisać, żeby każdy z Państwa mógł zauważyć, że może trochę z tego stylu jest u mnie. Może ja zauważam, że właśnie w ten sposób działam. I to jest moment na to, żeby popatrzeć
w tą stronę i wykorzystywać swój maksymalnie swój potencjał do tego, żeby osiągać coraz więcej, ale również motywować innych do takiego działania. Także jeżeli mają Państwo ze sobą te workbooki, ja będę po kolei opisywała te style myślenia. Zaznaczajcie sobie Państwo to, co Was dotyczy, ale również zapraszam Was do tego, żebyście Państwo mogli opisać sobie albo nawet napisać nazwisko osoby, która właśnie tak ma. A co będzie oznaczało w przyszłości, że będą mogli Państwo znaleźć pewnego rodzaju klucz do tej osoby, z którą rozmawiacie, z którą współpracujecie i z którą będziecie chcieli współpracować jeszcze lepiej. Także zapraszam do krótkiej analizy tego, że ludzie są z różnych planet, ale czy tak na pewno, czy to, że my jesteśmy trochę inni od siebie, rozdziela nas na zupełnie inne planety. Jesteśmy tutaj z naszym wewnętrznym potencjałem po to, żeby się nawzajem wspierać i razem działać. I pierwszym takim stylem zachowania, stylem myślenia, stylem działania jest osoba, którą nazwiemy zawodnikiem. I tutaj w różnych terminologiach, również pracując z zespołami, bardzo często mówimy na taką osobę osoba czerwona. To jest osoba, która potrzebuje faktów, danych, analiz, która bardzo szybko podejmuje decyzje do działania. To jest osoba takiego pokroju, że jeżeli piszecie jakieś zadanie do wykonania, ona już jest pierwsza przy drzwiach, chce wyjść i zacząć działać. Potrzebuje bardzo szybkich decyzji. Nie lubi rozwodzenia się w prawo i w lewo i wiecznych analiz. Ona właściwie, można by było tak powiedzieć, ma energię w sobie do tego, żeby rzeczywiście wystartować i działać. Takiej osobie potrzebny jest również cel. Taka osoba potrzebuje określonej bardzo często liczby terminu, na kiedy ma dane zadanie osiągnąć, z kim będzie pracowała i w jaki sposób będzie ten cel oznaczony za pozytywny. To są osoby, które będą podejmowały decyzje. Bardzo często szybko, nawet nie będą miały pewnego rodzaju stresu do tego, żeby taką decyzję podjąć, ponieważ te osoby lubią wyzwania. Zastanawiam się, czy ktoś z Was widzi w sobie zawodnika. Dajcie mi znać na czacie, kto z Was już teraz zidentyfikował u siebie, że jest możliwe typem zawodnika. Takich zawodników my dzisiaj zdecydowanie potrzebujemy w naszych czasach, bo to są osoby, które będą podejmowały zadanie właśnie teraz, właśnie w takich czasach, w których mamy bardzo dużo niepewności, bardzo dużo chaosu, to będą osoby, które nie będą bały się tego, że trzeba coś wiele razy przeanalizować i będą szły do przodu do tego, żeby zacząć działać. Te osoby trochę napędzają organizacje, napędzają zespoły do tego, żeby iść krok do przodu i żeby zacząć naprawdę pociągnąć ze sobą całą resztę. Także pani Elżbieta pisze, że jest typem zawodnika. Super. Proszę jeszcze wysłuchać sobie kolejnych typów osobowości, bo bardzo często jest też tak, że te typy w jaki sposób się miksują. Ale bardzo ważne jest to zidentyfikowanie takiego jednego głównego typu w naszym sposobie myślenia i w naszym sposobie działania. Przechodzimy do drugiego typu, do drugiego stylu. To jest typ badacza. Tutaj dla tych osób ważna jest struktura. Ważny jest system, który sobie wprowadzą. Ważne jest to krok po kroku, w jaki sposób mają wykonać to zadanie. Takie osoby bardzo często słuchają. Słuchają tego, zanim podejmą decyzję. Słuchają analiz,
lubią przeanalizować różne wersje, lubią zgromadzić sobie fakty i analizy i bardzo często potrzebują czasu na to, żeby zacząć działać. Można też powiedzieć, że osoba w stylu badacza jest trochę takim przeciwieństwem zawodnika. Zawodnik wybiega pierwszy, natomiast badacz doskonale analizuje wszystkie dane, zanim zacznie działać. Najczęściej są to osoby wycofane, osoby, które bardzo dużo słuchają i patrzą. Lubią gromadzić wiedzę i lubią gromadzić informacje i na tych informacjach się opierają. I do takich osób, jeżeli chcemy dotrzeć, to rzeczywiście powinniśmy podawać fakty, liczby, analizy. Są to osoby, które będą zadawały nam najwięcej pytań przed rozpoczęciem działania. Będą chciały uzyskać najwięcej informacji, najwięcej cyfr i liczb. I w związku z tym najczęściej wolniej podejmują decyzje. Najczęściej podejmują te decyzje przy konsultacjach z dużą ilością osób. Ale jeżeli teraz popatrzymy na nasz ciągle goniący świat, to osoba badacza jest nam bardzo potrzebna do tego, żeby przeanalizowała w sposób bardzo detaliczny te rzeczy, które się dzieją. Bo osoba badacza jest osobą również bardzo konsekwentną, która popatrzy bardzo szeroką perspektywą na wiele rzeczy, które się dzieją dookoła. I teraz popatrzcie, jeżeli już mamy zawodnika i mamy w zespole badacza, to zaczynają nam się uzupełniać te kompetencje. Mamy osobę, która będzie napędzała nasz zespół do przodu. Będzie może w waszych rodzinach, nawet w grupie przyjaciół czy w klasie, będzie tą pierwszą osobą, która będzie inicjowała zadania. Będą również osoby w tym zespole potrzebne do tego, żeby przeanalizować nasze dane, żeby przeanalizować, wnieść jakiś wkład analityczny do tego, co mamy dalej robić. Kolejną osobą, która kolejnym stylem myślenia jest osoba wizjonera. To są osoby, które można powiedzieć o nich, że są już bardziej w przyszłości. Opracowują strategie, one właściwie już w tej przyszłości żyją. Czasami mamy wrażenie, że są trochę oderwane od rzeczywistości, trochę nie z tego świata. Mają bardzo kreatywne spojrzenie, mają bardzo innowacyjne spojrzenie na to, co się dzieje i cały czas podważają status quo, bo chcą dowiedzieć się więcej i chcą znaleźć różne rozwiązania do aktualnej sytuacji. Są to osoby, które również do takich kreatywnych rozwiązań, do takich innowacyjnych rozwiązań zapalają się bardzo szybko i mają bardzo duży wkład do tego, żeby budować strategię, żeby patrzeć do przodu, żeby widzieć, gdzie dana organizacja, gdzie dany zespół może dojść. Te osoby nie tylko wiedzą, że gdzie mogą dojść, ale jeszcze pociągają do tej wizji, do tej swojej strategii innych. Są to osoby typu inspiratora, które są bardzo otwarte na to, co się dzieje i w takich warunkach, jakie dzisiaj mamy, wizjonerzy i strategzy nie boją się podejmować ryzykownych działań. One są już w przyszłości. I jeżeli teraz dodamy do takiego wizjonera, do takiej grupy badacza oraz do grupy zawodnika wizjonera, będziemy nie tylko mogli być w tu i teraz, nie będziemy tylko działać na aktualnym wymiarze czasu, ale również będziemy mogli patrzeć szerszą perspektywą. I teraz jest ostatni styl, którym mam wrażenie, że też jest bardzo istotne, który dodaje bardzo dużego takiego faktoru ludzkiego do całości tego idealnego składu i to jest typ partnera. To są osoby, na których relacja z drugim człowiekiem stoi na pierwszym miejscu. Te osoby patrzą na wszystkie zadania, które mają wykonać, przez pryzmat relacji. Robią te zadania nie tylko do tego, żeby je zrealizować,
partnerzy robią te zadania dla innych ludzi, dla społeczności, dla organizacji, dla szkoły, dla zespołu. Partner robi coś po to, żeby przynieść jakąś wartość zespołowi. Dodatkową taką bardzo mocną stroną, którą warto zauważyć w myśleniu partnera, to jest takie intuicyjne myślenie. Partnerzy bardzo często czują, że coś się może wydarzyć, czują to, co się dzieje w zespole, czują pierwsze objawy trochę takich trudnych, może czasami konfliktowych sytuacji. Partnerzy to są również osoby, dla których sens, znaczenie, po co, kierunek działania, ale z takiego poczucia bardzo relacyjnego powiązania, dlaczego ja to robię, po co mi to jest potrzebne, co ja z tym zyskam, ale nie tylko ja, ale również cała społeczność, to tego typu osoby właśnie w ten sposób myślą. Ich również celem, taką wewnętrzną potrzebą jest ustalenie harmonii zespołowej. To są osoby, które będą dążyły do tego, bo oczywiście nie lubią konfliktów, żeby w tej relacyjności znaleźć pewnego rodzaju balans. To będą osoby i partnerzy są potrzebni do tego, żeby właśnie połączyć zawodnika, badacza i wizjonera w jedną wielką całość, żeby zauważyć mocne strony każdego z nich. Warto jest również podkreślać te zalety partnera i właśnie w ten sposób budować nasze zespoły, żeby wykorzystać partnera do łączenia i do dodawania tej relacyjności, do dodawania tego faktoru ludzkiego do każdego zespołu. I kiedy tak patrzę na te cztery style, mam nadzieję, że część z Państwa już znalazła u siebie swój najmocniejszy styl. Myślę, że daje to możliwość zauważenia po pierwsze tych różnic pomiędzy nami, ale może część z Państwa już sobie w tym momencie zadała takie pytanie: aha, to znaczy ja nie jestem inny, ja nie jestem dziwny, ja nie jestem inna czy dziwna, ja po prostu tak mam. I ten moment, w którym my akceptujemy to, że naprawdę to jest mój nadrzędny styl, to jest mój sposób myślenia. I zadamy sobie teraz pytanie, jak można go wykorzystać, to wtedy zaczynają się otwierać drogi do zupełnie innych rezultatów, do zupełnie innych możliwości dołączenia ludzi zamiast dzielenia. I tak jak już Państwo piszą tutaj w swoich komentarzach, rzeczywiście bardzo często jest tak, że my mamy część z tych stylów wymieszanych. Oczywiście jest zazwyczaj jeden wiodący styl, ale jeżeli teraz zrozumiemy, co jest naszym wiodącym stylem i zaczynamy budować na mocnych stronach, a dzisiaj jest czas taki, w którym my powinniśmy budować na swoich mocnych stronach. To jest czas, mówimy w zespołach do tego feed forward, czyli właśnie nie patrzenia na to, jakie są nasze słabe strony, ale właśnie wzmacniania tego, co jest u nas mocne, bo jeżeli my wzmocnimy nasz ogromny potencjał, to, co jest może dzisiaj jakąś taką, kolokwialnie mówiąc, słabą stroną albo punktem do poprawy, one i tak pójdą do góry. Jeżeli rzeczywiście zrozumiemy, kim jesteśmy i jaki jest nasz mocny styl, to jaki jest mocny styl naszych współpracowników, naszych zespołów, ale również naszych uczniów, Państwa uczniów w szkole i zauważymy ten potencjał, będziemy mogli zarządzać talentami, będziemy mogli właśnie podkreślać te talenty, bo cóż nie daje większej możliwości i większej radości, kiedy zaczynamy w swojej pracy, w swoich działaniach wykorzystywać swoje mocne strony. Jeżeli my zrozumiemy to, że jesteśmy inni, że jesteśmy różnorodni, i możemy na tych różnorodnościach się opierać. Możemy zaprosić do uczenia się siebie, uczyć siebie inne osoby i mówić o tym, jak ja myślę, a nie to, co myślę. I wtedy powstaje zupełnie inny, świadomy sposób tworzenia nowych zespołów, świadomy model przywództwa. I kiedy wybieramy wejście właśnie na taką drogę, kiedy wybieramy wejście na drogę łączenia ludzi
zamiast dzielenia, kiedy wybieramy wejście na drogę, kiedy różnorodność i inność staje się mocną stroną, wtedy mam takie wrażenie, że wszyscy jesteśmy bardziej szczęśliwi, wszyscy możemy wzrastać i takie sytuacje, o których mówił pan Andrzej, może będą rzadsze, jeżeli damy możliwości zauważenia tego, że nie jesteśmy dziwni, nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy po prostu tacy, jacy jesteśmy i będziemy mogli wykorzystywać nasze mocne strony, to wtedy będziemy łączyć ten potencjał i kreować coś, co dzisiaj jest ogromną potrzebą dzisiejszej społeczności, dzisiejszej pracy. Zapraszam Państwa również na LinkedIn, do Klubu Świadomego Menadżera, gdzie właśnie dzielimy się takimi informacjami dotyczącymi, jak właśnie zarządzać różnorodnością. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tych różnych stylów osobowości, to zapraszam do zadawania ich na czacie. I jednocześnie i równolegle zapraszam również do tego, żeby dzisiaj może w wolnej chwili jeszcze raz wziąć tego workbooka, przejrzeć te pytania i w polu, w którym znajduje się informacja, kto z mojego obszaru działania jest danym stylem, popatrzeć na tę osobę właśnie w ten sposób. To są jej mocne strony, to jest jej sposób komunikacji, to jest jej sposób działania. W jaki sposób ja znajdę teraz mój klucz do tego, żeby z tą osobą zacząć inaczej współpracować, znaleźć możliwość podparcia się tą mocną stroną. Jak teraz zbudować inaczej relacje, skoro ja wiem, że ta osoba potrzebuje więcej analizy, może potrzebuje dłuższego czasu, może potrzebuje więcej historii i inspiracji do tego, żeby pracowało się nam lepiej, żeby razem każdego dnia rozpoczynać dzień z otwartością na właśnie tą różnorodność drugiego człowieka i po to, żeby coraz częściej właśnie budować mosty i łączyć te różnorodności. Piszą Państwo również na czacie, że nie otrzymali Państwo materiału. Myślę, że dostaną Państwo ten materiał jeszcze raz ponownie i zrobią sobie to ćwiczenie. I ja bardzo mocno zapraszam do tego, żeby popatrzeć dzisiaj również na sam koniec dnia na siebie, żeby zaakceptować siebie takiego, jakim jestem, jaka jestem i żeby popatrzeć w ten sam sposób, tymi samymi oczami, ze świadomością tego, że moja różnorodność jest moją siłą, popatrzeć na osoby, z którymi współpracujemy, na dzieciaki, które mamy w szkole, i zobaczyć w nich właśnie ten ukryty potencjał, którym można wesprzeć, znając to, że ludzie są różni, ale są przewidywalnie różni i na tej różnorodności można się opierać, żeby budować. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, za to, że chcieli Państwo również wykonać ten test dla siebie. Mam nadzieję, że to jest początek tej drogi. Także bardzo, bardzo mocno dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na drodze i że spotkamy się jeszcze raz ponownie w którejś innej możliwości wykładu tutaj dla Państwa.